Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj zostajemy w klimacie odrobinę tym, co było ostatnio, czyli ostatnio było Kaizen, Japonia, Wschód. Dzisiaj dalej Wschód, ale inny trochę temat. Słońce moim sercem. Zapraszam. Thich napisał wiele książek o uważności, o medytacji, o buddyzmie, ale zrecenzuję tylko tą jedną, bo ta na mnie najbardziej wpłynęła. Przeczytałem ich kilka, będąc na studiach, ale ta jest taka, że naprawdę challenge'uje twoje myślenie, czyli jak to czytasz, to będziesz często po prostu odrzucał niektóre te rzeczy. Będzie ci się to wydawało bez sensu i nie będziesz się zgadzał z niektórymi rzeczami, którymi on ci tam pisze. I to jest dobre, że coś nam rzuca wyzwanie naszemu myśleniu. No widzisz, jednak kultura Wschodu jest zupełnie inna niż nasza. Zupełnie inny ten typ myślenia o tym, kim my jesteśmy w społeczeństwie, jak my jesteśmy ważni. W ogóle jest inny typ myślenia, czy masz jakieś tam wsparcie. My mamy to, aby europejska kultura, tą wizję tego wyższego Boga, który czuwa nad wszystkim, podczas gdy w kulturze Wschodu wszystko jest to, aby wewnątrz. Tak, wszystko jest w tobie, o tyle, o ile ty też wszystko tworzysz, to też od ciebie wszystko zależy. Także nie ma oddawania się w ręce Boga, tylko wiesz, co ci się dzieje, to jest wszystko w swoich rękach. Ciekawe to są koncepty, szczególnie jeśli w tej książce Thich skupia się na tym, żeby opowiedzieć o tym, jak tą uważność mieć cały czas, jak cały czas być w tym tu i teraz. Co sprawia, że te rzeczy dostrzegamy, te piękno świata dostrzegamy, że to piękno tych sytuacji dostrzegamy. Jak możemy zauważyć, że te dualności, które pozornie istnieją, rzeczy dobre i złe, tak naprawdę są obiektywnie takie, jakie są, czyli bez oceniania zmieniają się trochę w stosunku tego, jak my je postrzegamy. Naprawdę to w tej, przeczytasz tą książkę, to sobie tak trochę pofilozofujesz też w głowie. I o to właśnie chodzi w takich dobrych książkach tego typu, moim zdaniem. Być może zmotywuje cię to, że jeśli tam jakąś medytację sobie robisz, albo różne techniki tego typu, zmotywuje cię to do tego, żeby robić to nie tylko w tych kilku minutach, kiedy to robisz, tylko w różnych dziedzinach życia, bo Thich tam mówi, że tak naprawdę ten stan tu i teraz, tej niedualności, to robienie rzeczy w pełni, będąc poświęconym tej rzeczy i będąc świadomym wszystkiego, co się dzieje, daje naprawdę szczęście i można to robić właśnie cały czas. On tylko wymaga to praktyki, jest to trudne. No jak wszystko, co fajne w życiu, jest to trudno osiągnąć. Dla ludzi, którzy nie przepadają za takim językiem trochę uduchowionym, może to być ciężka lektura. Dlatego jeśli to cię odrzuca, jeśli odrzucają cię cytaty typu nasz umysł tworzy wszystko, majestatyczny, połyskujący śniegiem szczyt góry, to ty sam, kiedy go kontemplujesz, jego istnienie zależy od twojej świadomości. Zamykasz oczy, góra istnieje tak długo, jak długo jest tam dostępny twój umysł. Tego typu cytaty w tej książce będą i jest ona trochę też w stylu zen napisana, w sensie w stylu zen. Zen charakteryzuje się tym, że jest tam dużo niejasności, jest tam dużo rzeczy bardzo dziwnych, bardzo trudnych do zrozumienia. I ona jest trochę też tak napisana, dużo się tam tego pojawia. Zen tak by możesz zrozumieć jako tako na poziomie intelektualnym, ale tak by, żeby tą naukę mieć gdzieś wewnątrz siebie, to jest to bardzo trudne. Wiesz, ci uczniowie zen kontemplują na przykład te dziwne historie, które są na pozór bez sensu. Już nie pamiętam, jak to się nazywa. Wyświetlę wam to, jak to się tu nazywa. I kontemplują to dopóki nie znajdą takiej esencji tego i ciężko to usystematyzować, wręcz nie da się. No, to nie jest 1 plus 1 równa się 2, tylko to są takie rzeczy, które gdzieś tam ślizgają się po granicy po prostu mierzalności i niemierzalności, szaleństwa i nieszaleństwa, rozwoju i po prostu zacofania. To jest ciekawe i to jest fascynujące w tej książce i w tej filozofii, że ktoś poszukuje oświecenia tą drogą.
Dla kogo jest ta książka? Dla tych, którzy poszukują. Dla tych, którzy szukają rady, szukają wskazówki, drogowskazu, w którą stronę pójść, jak zrobić, jak odnaleźć szczęście w danej chwili, jak być tu i teraz w danej chwili. Taki nauczyciel jak Thich Nhat Hanh jest świetnym gościem do tego, bo on już swoje przeżył, swoje nauczył. On ma wiedzę i zresztą jak zobaczysz jego filmik jakiś na przykład, gdzieś tam się wypowiada, to widać, że jest taki, ma tą mowę taką w stylu Eckharta Tolle, w stylu takiego gościa, który naprawdę już chyba jest nie tylko tu i teraz, ale jakiś po prostu taki już zblisowany, że nie może za szybko mówić. To jest gość, który właśnie, od którego warto się czegoś nauczyć, bo podąża tą drogą, o której mówi już od długiego czasu. Oceniam tą książkę na 9 na 10. Z kategorii duchowości to jest jedna z lepszych, jakie możesz przeczytać, jakie mogą twój umysł naprawdę rzucić wyzwanie twojemu umysłowi, gdy będziesz je czytał. I o to właśnie chodzi w dobrej książce tego typu. Nie tylko o to, żeby przytakiwać głową cały tekst, ale żeby też zastanowić się, co na pewno tak jest. A moim zdaniem tak to nie jest. A po to mamy to tu, żeby tego używać. Dzięki bardzo, życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku recenzji w piątek, vloga w poniedziałek. Do następnego razu. Hej!